Dzień dobry wszystkim. O kurczaczek, zobaczcie, co tu się stało. Normalnie idzie zima. 6:20, idziemy karmić. Słoneczko pięknie wstaje, zapowiada się piękny dzień. Trochę zimno, ale nie jakoś strasznie. Miłego dnia. No i jak? Biało? No, to mam nadzieję, że się zobaczymy, bo już zima idzie i sezon narciarski będzie się zaczynał. Ale jest jedna rzecz, której nie lubię w sezonie zimowym, mianowicie zamarzająca woda. Nie mam jeszcze tutaj podciągniętego źródełka w okolice owczarni, takiego ocieplonego, w którym jest non stop woda. I niestety sezon zimowy wymaga od nas noszenia wody do picia. Do picia, do mycia kuwet i tak dalej. I zobaczcie sami, wystarczy noc z lekkim przymrozkiem, wszystko pozamarzane. Ani wymienić, ani dolać. Trzeba czekać, aż wszystko odtaje. Lub nosić. No i wiadomo, co to było. Dzieci się doczekały piaskownicy po 1,5 roku. Całkiem szybko. Ale już jest, można się bawić. Piasek z okolicy. Zobaczymy, jak długo wytrzyma. Tedy filmiku. Przyszłam posprzątać kurnik. To taka niespodzianka. W związku z tym, że mój mąż mnie bardzo mocno kocha, posprzątał za mnie. Trzeba tylko jeszcze wyścielić.
Po czym poznać, że zwierzęta cię odwiedziły? Ano po tym. Smaczne było. No i padła decyzja, robimy ściany. Zobaczcie, jak już ładnie sobie tutaj pięknie wykręciłem. Ale co? To miała być wiata na siano. Ale zmieniliśmy decyzję. No dobra, ja zmieniłem, namówiłem. Będzie nowa owczarnia. 60 metrów kwadratowych. Czyli wiadomo, ile tam wejdzie. Dzisiaj cały dzień mam tutaj towarzystwo mamuśki i tutaj jej luby. O, będzie buzi? Będzie buzi? Tak! Tak! Ale Boguś jest jeszcze za ogrodzeniem i nie może jeszcze do mamuśki przyjść, bo za wcześnie będą maluchy w przyszłym roku. Okej, na koniec jeszcze dzisiejszego dnia, bo tu zabrakło trochę materiału, desek, żeby pierwszą warstwę wyjechać. Opowiem, jak ja tutaj buduję te swoje wiaty i inne owczarnie. Konstrukcja 120 na 120, impregnowana, no i na to membrana czterowarstwowa Extreme, taka lepsiejsza, no żeby to dobrze zabezpieczało przed wiatrem, wilgocią. Tutaj deszcze padają poziomo, a nie pionowo. Deska kręcona tak na sposób stodołowy. Jedna na drugą, 15-2-2 świerk, jakimś widaronem impregnatem do drewna na końcu. W środku pomiędzy konstrukcję wełna, na to folia, na to OSB i mamy taką ścianę bardzo chyba porządną i ciepłą. I to może starczy, jeśli chodzi o ten etap tego budynku, który w przyszłym roku stanie się owczarnią. Tu mamy jeszcze fragment od środka. Akurat złożone na ten sezon jest siano i słoma. No i zabezpieczam, żeby tu już nic nie się nie lało do środka i nie niszczył się ten zbiór siana tegoroczny. Całkiem udany i jak na tutaj warunki pogodowe. Psst. Poszli sobie. Zobaczymy, co teraz się będzie działo. Dobra, dobra, już nie patrzę. Będę podglądał. No daj buzi, no. No daj. Daj buzi. O Boże. Dobra, już nie będę przeszkadzał. Menu żeberka i gicz. Trochę przypraw i się piecze. Piękna pogoda, trzeba wykorzystać.
Ajajajajaj, jakie pyszności. Wykosiłem trochę starej jeżyny. Becia mówi, że w przyszłym roku powinna ładnie odbić, bo nam ten sezon nie za bardzo wyszedł. Trochę się zachwaściła trawami i innymi roślinkami i trzeba było ją przerzedzić, a częściowo całkowicie wykosić. Rok temu było mnóstwo owoców, a w tym tak trochę nie za bardzo, ale do tego też również przyczynił się Stefan, który na wiosnę i wczesnym latem wziął się za kwiatostan. No i tego są efekty. Na zakończenie pozostało Wam podziękować i zaprosić na następny odcinek. Nie zapomnijcie nas polubić i trochę nam pomóc w promocji kanału. I do zobaczenia, na razie. Za tydzień.